Witajcie, nazywam się Witold Bańka, jestem ministrem sportu i turystyki, a także lekkoatletą. Chciałem Was zaprosić do udziału w programie Klub, którego zadaniem jest dofinansowanie pracy trenerów klubowych, zgrupowań sportowych i sprzętu sportowego. Moją przygodę ze sportem rozpocząłem od piłki nożnej. Pierwsze sportowe kroki stawiałem w klubie Rozwój Katowice, a moim trenerem był Paweł Wawoczny. Natomiast człowiekiem i trenerem, który wywarł największy wpływ na moje sportowe życie, był świętej pamięci trener Jan Dera. To on wychowywał mnie jako sportowca i kształtował mój sportowy charakter. I kiedy w roku olimpijskim, gdy zbliżały się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, ciężko zachorował, to był bardzo trudny moment dla całej mojej kariery sportowej, ponieważ traktowałem mojego trenera jak drugiego ojca. I kiedy kilka miesięcy później zmarł, to właściwie w kolejnych latach nigdy później nie udało mi się już wrócić do dyspozycji, do formy sportowej, jaką prezentowałem dzięki pracy mojego pierwszego trenera Jana Dery. I takich ludzi jest więcej i tych ludzi trzeba wspierać, bo to właśnie w małych i średnich klubach sportowych kształtują się i wychowują przyszli mistrzowie, medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. To właśnie do nich także skierowany jest program Klub. Do opowiedzenia o swojej przygodzie ze sportem chciałbym zaprosić panią premier Beatę Szydło, Marcina Gortata, Czesława Langa, Michała Pola i Jerzego Dudka. Witajcie w klubie.